Chciałbym dzisiaj zaproponować temat trudny, choć wydawałoby się, że każdy w Polsce przynajmniej może się uważać za eksperta, bo tak dużo na temat, o którym chcę dzisiaj chwilę porozważać, zobaczył, usłyszał, przeczytał, że więcej już nie można na ten temat nic dodać. Otóż wydaje mi się, że jednak warto na temat świętego Jana Pawła II spojrzeć jeszcze raz w krótkiej, syntetycznej formie, choćby dlatego, żeby przekonać się, że ten szum informacyjny, jaki wokół tej postaci się rozlega od właściwie 15 lat w Polsce, zawiera w sobie więcej dezinformacji niż informacji. Jako ilustrację tej tezy chcę przywołać tysiące pomników, jakie jak grzyby po deszczu wyrosły w Polsce i naprawdę szpecą pejzaż, czy to kościołów, czy różnych placów, bo wydaje się, że tak szpetne pomniki, jakie wystawiono Karolowi Wojtyle, to trudno było sobie jeszcze kilkanaście lat temu wyobrazić, że można takie potworki stawiać. Dotyczy to również słowa pisanego i mówionego, które z namysłu takiego biograficzno-historyczno-religijno-filozoficzno-politycznego stał się takim właściwie jednym wielkim hagiograficznym szumem, poza który bardzo trudno wyjść i tak naprawdę uchwycić, kim Karol Wojtyła był. To, co ja chcę zaproponować, to jest takie spojrzenie z dwóch stron. Z jednej strony to jest spojrzenie wewnątrzkościelne, zwłaszcza spojrzenie hagiografów polskich, do których dołączyli się również hagiografowie amerykańscy, jak chociażby George Weigel, który jest traktowany tutaj jako oficjalny hagiograf papieża. A z drugiej strony mamy cały szereg bardzo gruntownych, krytycznych analiz tego człowieka, a zwłaszcza jego pontyfikatu, czyli lat od 1978 do 2005, kiedy Karol Wojtyła jako Jan Paweł II określał politykę Watykanu, wyznaczał ludzi według własnego uznania na najważniejsze stanowiska w Kościele i jednocześnie usuwał tych wszystkich, którzy nie podzielali jego czy to wizji Kościoła, czy sposobów interpretowania przeszłości, zwłaszcza ludzkiej seksualności, czy na przykład sposobu obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. To wszystko w odróżnieniu od tego, co się w Polsce słyszy, wywoływało i wywołuje do dzisiaj bardzo ostre, negatywne reakcje. Doprowadziło do spolaryzowania, czyli takiego ostrego podziału wewnątrz Kościoła. Doprowadziło, krótko mówiąc, do tego, że Kościół i katolicy, a zwłaszcza przedstawiciele tej instytucji, a więc nuncjusze, biskupi, teologowie właśnie z takim mandatem płynącym z Watykanu, zaczęli być postrzegani jako uosobienie konserwatyzmu, takiego ślepego posłuszeństwa i niewrażliwości na argumenty racjonalne czy na zwyczajny zdrowy rozsądek. Do tego jeszcze się dołącza w tej chwili coraz wyraźniejsza sprawa tuszowania pedofilii, która w Polsce nie została tak naprawdę
dokładnie zbadana, między innymi dlatego, że Karol Wojtyła z chwilą przejścia do Watykanu kontynuował politykę, którą znał z Polski, to znaczy, że o Kościele nigdy nic złego nie można powiedzieć, a jeżeli jakieś negatywne zjawiska się pojawiają, dotyczące czy to moralności księży czy biskupów, to należy te sprawy jak najdyskretniej załatwić, żeby nie było zgorszenia. Krótko mówiąc, najważniejszą sprawą było uratowanie obrazu Kościoła jako instytucji świętej, w której owszem zdarzają się czasem słabości, ale to są grzechy, które trzeba cicho i w zaciszu konfesjonału załatwić i broń Boże o tym na zewnątrz nie mówić. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że jak dzisiaj już wiemy, mamy na to dowody, zeznania świadków. Mniej więcej od lat 80., wbrew temu, co się w Polsce twierdzi, właśnie w tym szumie hagiograficznym, o którym wcześniej wspomniałem, Jan Paweł II doskonale znał przypadki nadużyć seksualnych ze strony niektórych księży. Były to postacie tak znaczące jak założyciel zakonu Legionu Chrystusa Maciej Macielo de Golado, jak kardynał McCormick, Theodore McCormick z Waszyngtonu. Mówię o tych dwóch przykładach, bo one są najbardziej bulwersujące. Obie te postaci miały bezpośredni dostęp do papieża. Prawdopodobnie ten dostęp był opłacany bardzo sowicie. I dzięki temu i sam papież, i jego najbliżsi doradcy, więc przede wszystkim sekretarz stanu Sodano, również jego sekretarz, dzisiejszy emerytowany kardynał Stanisław Dziwisz, przymykali na te nadużycia oczy. Również niektóre nominacje w Europie budziły kontrowersje, na przykład w Austrii taki następca wielkiego kardynała Königa Göhr okazał się również drapieżnikiem, pedofilem, który, jeśli wierzyć świadkom, nadużył zaufanie kilkuset, a może nawet kilku tysięcy młodych ludzi. Mówię o tych bulwersujących sprawach dlatego, że one rzucają cień, jak jeden z autorów napisał o papież w zimie, ciemna twarz pontyfikatu Jana Pawła II, rzucają cień na całą instytucję. Dlatego wydaje mi się, że obchodząc tak uroczyście stulecie urodzin człowieka, który dla wielu ofiar pedofilii kleru jest uosobieniem fałszu i hipokryzji, musi być stonowane. Ja nie jestem zwolennikiem przechodzenia na zupełnie inną stronę i mówić, że był tylko człowiekiem, który nie dopuszczał prawdy do siebie. Trzeba znaleźć drogę pośrodku, to znaczy uznać, że Jan Paweł II był papieżem, który pierwszy wszedł do synagogi, który wyznał grzechy antysemityzmu w imieniu Kościoła z ostatnich 2000 lat, który wygłaszał bardzo poruszające teksty i słowa do przedstawicieli innych religii, innych wyznań. To wszystko jest prawda. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że Wojtyła był dzieckiem swojego czasu. Nie potrafił zapomnieć o tym, że Kościół był przez pewien czas instytucją prześladowaną, marginalizowaną. I nawet jeśli po 1989 roku, ale i wcześniej przecież w Polsce i od lat, można powiedzieć, późnych 70. Kościół nie był prześladowany, był coraz bardziej uprzywilejowany, że to doświadczenie osobiste sprawiło, że
nie był w stanie żyć w świecie pluralistycznym, w którym instytucja kościoła była jedną z wielu i tak jak każda inna, czy to uniwersytety, ośrodki badawcze, szpitale, pełnią znakomitą, wspaniałą rolę, ale jednocześnie zdarza się, że ta rola jest nie do końca spełniana według deklaracji. Tak samo Kościół katolicki jest instytucją dwuznaczną i niestety ta dwuznaczność w czasie długiego pontyfikatu polskiego papieża wyjątkowo wyraźnie wybrzmiała. O tym ludzie piszą, o tym wiedzą i warto byłoby, żeby w Polsce jak najwięcej informacji na ten temat było dostępnych, żeby każdy mógł sobie wyrobić własne zdanie i nie musiał polegać na opinii tylko klakierów i hagiografów.